Cześć, z tej strony Rainer, witam was w MDK. Kolejna bardzo stara gra. Fajnie się zrymowało. Tak, jest to klasyk, kolejny klasyk, który chciałbym wam przedstawić. Gra z 1997 roku, nie? Czyli naprawdę starość, ale bardzo dobrze go wspominam. Miałem dużo frajdy z tą grą, jak byłem mały. Jeden z takich tytułów mojego dzieciństwa, obok chociażby ARFA. Było trochę tych gierek, MDK jest jedną z nich. Rozwinięcie skrótu to Murder, Death, Kill. Specyficzna nazwa, gra też jest specyficzna, ale powiedziałbym, że w tamtych czasach była pewnego rodzaju hit, to może nie wiem, czy dobre określenie, bo nie wiem dokładnie, jak było szeroki gron odbiorców tej gry. Myślę, że niektórzy z was ją kojarzą, inni może nie, dlatego przedstawię, zrobię tutaj krótkie wprowadzenie, jeśli pozwolicie, i niedługo przejdziemy do rozgrywki. Więc gra unikatowa, miała bardzo ciekawy design poziomów, bardzo unikatowe są, chociaż nie jest, gra nie jest długa, miała tylko kilka tych poziomów, to jednak były bardzo unikatowe, jak widać na tych zrzutach. No i przede wszystkim grafika, już lata 90, 97 rok, a tutaj już efekt światła, tak, dużo 3D, modele 3D, chociażby kosmici, z którymi walczymy. To ciekawe rozwiązania przy designie tych poziomów. Gra odznaczała się też specyficznym humorem. Chociaż strzelanka i walczymy z obcymi, to jednak twórcy wpletli tutaj takie humorystyczne elementy. No zaraz przejdziemy do rozgrywki i zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Jakoś na szczęście gra działa na Windowsie 10. Jest to edycja z GOGa. Z innych źródeł trzeba podobno pobrać jakieś fanowskie patche, ale akurat ta z GOGa działa w miarę dobrze. Udało mi się też je odpalić w trochę wyższej rozdzielczości. To też powinno jakoś pozytywnie wpłynąć na odbiór. Mam też nadzieję, że dobrze ustawiłem proporcje głośności. Chciałbym, żebyście słyszeli efekty dźwiękowe z tamtych czasów oraz soundtrack, ale tak, żeby nie było za głośno i nie przeszkadzały. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No więc jeszcze króciutkie streszczenie fabuły, zanim kliknę przycisk New Game. Otóż Ziemię napadli kosmici. No i powiedzmy, że to jest takie sztampowe, tak? Takie bardzo popularne, ale jednak pomysł, jaki tutaj twórcy w jaki sposób zaprojektowali tych kosmitów, to też jest coś ciekawego. Otóż do niszczenia Ziemi używają takich wielkich pojazdów, wręcz pojazdów miast, które mają taki wielki walec z przodu i po prostu rozgniatają wszystko na swojej drodze. Tak. Rozgniatają wszystko na swojej drodze, no a my wcielamy się w Kurta Hektika, tego pana, który tam sobie leżał na napisie MDK. Dostał od takiego doktora Hawkinsa, jeśli się nie mylę, specjalny kombinezon bojowy. No i naszym zadaniem jest powstrzymanie obcych, załatwianie ich przywódców i niszczenie tych wielkich pojazdów, które ja nazywam minerami. Od angielskiego Minecrawler. Że pewnie moje tłumaczenie jest nie najlepsze, ale już tak przyjąłem. Tak mi się utrwaliło, nazywam je minerami po prostu. Więc już myślę, że wskoczymy do akcji i pokażę wam, co to jest. A inni, którzy już znają tę grę, może będą mieli takie przypominajkę, mam nadzieję, że miłą przypominajkę. Jeszcze zaznaczam, że też ze sterowaniem moimi umiejętnościami tutaj będzie różnie, ponieważ cóż, stary tytuł ma pewne ograniczenia, nazwijmy to sterowności. Chociażby nie można się rozglądać do góry i musiałem trochę zmienić konfigurację klawiszy. Na szczęście działa wsad, ten typowy, no nie, ale przy takiej wstępnej sekwencji muszę używać Q i E. Jest to dla mnie bardzo niekomfortowe, bo mi się myli W i S, no ale warto jest się trochę pomęczyć, uważam, dla zagrania w taki klasyk po prostu. No więc wskakujemy już do akcji. No, new game. Kliknęło się? O, nie kliknęło się. Dobra. Ładowanko. No i to mamy wprowadzenie. Widać, gra jest w wersji angielskiej, ale będę wszystko tłumaczył. Nie ma problemów. A więc ogromny ten miner, ten pojazd zbliża się, znaczy porusza się prosto na nadmorskie, nabrzeżne miasteczko plaży Laguny w Stanach Zjednoczonych. No i wskakujemy do akcji. Tutaj w ogóle jest widać tego profesora Hawkinga, jeśli się nie mylę. Tak, to jest naszym takim geniuszem, który nam wynalazł tą zbroję, tak, i zleca nam kolejne zadania, jak mamy powstrzymać obcych. Wstęp klasyczny, spadamy z takiej stacji orbitalnej, no i tak.
Musimy unikać radaru. Mam nadzieję, że nie zostanę od razu wykryty. Gdzie tutaj jest ten wielki pojazd obcych. O, jednak mnie wykryli. Naszym zdaniem będzie zniszczyć ten pojazd. Bardzo mi się podoba ta wstępna sekwencja, nie? Tak spadamy. Ten pojazd robi się coraz większy. O, wyrwałem niestety. Tak, sterowanie jednak tutaj. O, okej, udało mi się zdobyć item specjalny. Okej, teraz unikamy. Dobra, udało się. Bardzo lubię tę sekwencję, gdzie ten pojazd robi się coraz większy, no nie? Tak schodzimy w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. No i kurczę, lądujemy ostatecznie. I tutaj zaczyna się akcja tej gry. A od razu widzę, że pamiętam poziom, bo z tyłu, o ile się nie mylę, była premia do HP. Tak, to jest premia do HP. Czy pozwólcie, że pokrótce omówię interfejs, a więc tak, po lewej stronie mamy amunicję, taką specjalną do naszej broni, tą, którą zebrałem podczas lotu. Po prawej mamy HP, tak, czyli pasek życia, właściwie nie pasek, tylko liczba 150. Ten pasek zielony, który się zmniejsza stopniowo, to jest czas, który nam pozostał. Misje są niestety na czas i będą dość krótkie. Niestety będę tutaj robił odcinki, myślę, jedna misja na odcinek, ponieważ gra zdarzyło się, że wywaliła mi parę razy, więc nie chciałbym, żeby w trakcie nagrywania wywaliło, bo to są kłopoty dodatkowe, więc pozwólcie, że będę robił odcinki. Wiecie, jeden odcinek, jedna misja. Nie będą zbyt długie, bo gra też nie jest zbyt długa, no niestety. No ale myślę, że nie będzie tak źle. Dobra. Tutaj sterowanie, tutaj już jest trochę lepiej. Widzicie, mogę sobie biec sprintem, tak? Pod spacją mam karabin snajperski. Coś niezwykłego w tej grze, powiem, w takich starych latach, taki funkcjonujący karabin snajperski, mogę sobie przełączać pociski, o. O, myśliwcy jeszcze lecą. Tak, zbieram itemy różne, tak? Na przykład zebrałem, to jest ten element humorystyczny, najmniejszą nuklearną eksplozję na świecie, o. Jej używam do odblokowania drzwi. Ale spójrzcie na tą grafikę, nie? I wszystko, no wtedy to... No, robiło to wrażenie, jak ja pamiętam. Kurczę, teraz też pewnie nie, no nie taka pikseloza, no ale... Wtedy to było super. I tutaj element z dzieciństwa też, który pamiętam, tunele. Charakterystyczne są bardzo tunele w tej grze, jest ich dużo, no nie... Może to jest element zbędny, można powiedzieć, ale... Dodaję klimatu, mianowicie jest taka... Taki nietypowy dźwięk lub muzyka w każdym z tuneli, słyszycie? Kiedyś jakby mały coś trochę bałem, bo myślałem, że zaraz coś wyskoczy i mnie rozjedzie jakiś pociąg w tym tunelu, ale... No i tutaj mamy pojedynek, a właściwie próbę snajperską. Strzelamy do obcych, którzy trzymają tarcze. No nie, no twórcy mieli pomysły. Dobra, i teraz muszę strącić tą beczkę. Może mi się uda, zanim doleci? Nie, ale byłem blisko. Teraz powinienem zniszczyć tą szybę pancerną granatem, tak, bo normalnie się nie da z karabinku. Dobra, teraz udało mi się tutaj. Tutaj mam moździerz, czyli specjalną amunicję do karabinu snajperskiego i muszę trafić tam pociskiem, żeby wpadł do środka. Spadała eksplozję, rozbił szybę. Proszę bardzo, tutaj sobie obcy robią z nas żarty. No i trafiłem, dobra. Poszło. Wkraczamy do akcji i robimy siekie. To jest taki spawner tych obcych w ogóle, tak? Z tego wyskakują z tego czegoś. Z tego budyneczku. No dobra, tutaj nam sugeruje użyć tych ciężkich pocisków snajperskich, ale ja wiem, że można ich rozwalić normalnymi. Wystarczy celować w głowę. No i super. Prawym przyciskiem myszy skacze, to też jest ciekawa opcja, jeśli chodzi o sterowanie. I używam też spadochronu jednocześnie. No, kolejny korytarz. Nie no, jestem strasznie podjarany tą grą, kurczę, pamiętam jak się grało kiedyś. To klasyk po prostu. Świetne to jest. Tutaj tak, dobrze pamiętałem, to jest Bones Airstrike. Taki piesek przyjaciel będzie spuszczał bomby. No niestety widzę, że czołg leci. No, czołgi są kłopotliwe, ale myślę, że sobie poradzimy. Więcej moździerza. Moździerz, więcej pocisków. Dobra, i teraz jeśli trafię w tą beczkę... Tak, to uda się zniszczyć czołg od razu. Ło, ale teraz sięga. Dobra, pozwólcie, że użyję podpuchy. O, wow, 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 wow. Kamikaze leci. Dobra, użyłem podpuchy, jak widać, i teraz obcy będą w nią strzelać, a ja w tym czasie zniszczę... wybuchowe beczki.
Znaczy skarczą kamikadze, nie? Ale wszyscy się rzucają na tą moją podpuchę, którą wypuściłem. Dobra, załatwiamy obcych. No ja, no fajnie wyglądali. Tacy pokraczni obcy, no nie? Właśnie tutaj widzicie jakieś dodatkowe animacje, można ich wręcz rozczłonkować, kurczę, nie no, na tamte czasy uważam, to było świetnie wykonane. I chociaż pikseloza taka, to jak dla mnie to wciąż robi wrażenie to wszystko. Okej, załatwiliśmy kolejnych. Jabłuszka, mam pełne życie, 150 to jest taki dodatek, no nie, normalnie 100, ale już zużyjemy. I tutaj kolejni obcy się pojawiają, użyjemy granatów, żeby zniszczyć ten, o, jeden granat. Kolejni obcy. Jeszcze jedno jabłuszko wezmę. Tam tak już nie będę brał, schodzimy w dół. No i kolejny tunel, tu troszeczkę zwolnię. Bo ile się nie, jeśli się nie mylę, to będą tutaj wyskakiwać na nas kamikadze co jakiś czas. Znowu będzie ta taka nutka, której się bałem kiedyś. O, już biegną. Na szczęście mam super chain gun. Taki karabin gatlinga potężny, tak, czy coś, i zwiększone obrażenia. Niestety na amunicję, normalnie to jest nieskończoność. O, właśnie idą. Ogólnie celowanie to jest automatyczne, nie? O, słyszę obcego sierżanta. Tak, celowanie jest automatyczne, czyli ten nasz bohater po prostu sam znajduje cele i trafia zawsze. Dobra, to ja mam pociski naprowadzające, ale nie będą potrzebne. Stróż sobie jeździ, który ich zaalarmuje. O, proszę bardzo, załatwieni. No już zaczął tutaj alert krzyczeć. Zniszczmy spawner. Pięknie. Granaty. Granatów nigdy za wiele. Dobra, proszę bardzo. No i niszczymy ich. Weźmy sobie też cuksy, chociaż mam pełne zdrowie, ale powiedzmy Kredowi przyda się odrobinę energii, nie? No i proszę bardzo, wrota z symbolem czołgu. Tak, no musiał się pojawić czołg. Zniszczymy go granatami, mam dużo granatów. Okej. Leżysz. Jeszcze chwilę tak trzyma się. Jest to ci pokraczni obcy tutaj na nas wyskakują. No i dobra, udało się. Kolejny tunel. Lecimy. No jest rzeczywiście taki odgłos, jakby coś miało nadjechać. Jakiś taki pociąg. O, dobra. Zniszczmy to coś. Nie pamiętam dokładnie co to jest, żeby to było, ale... Why not? No i tutaj nas czeka minigra. Otóż taka minigra, że lecimy sobie statkiem i bombardujemy obcych. No, będzie urozmaicenie. Poziomy uważam były bardzo fajnie wykonane w tej grze. Takie różne minigry i urozmaicenia. Niestety tutaj nie mogę kryć się przed obrażeniami i będą do nas strzelać. Ten dach chyba też mogę zniszczyć. Jak odpowiednio dużą liczbę pocisków walę. Tak. O. Niszczymy wszystko. Tutaj nie mogę unikać obrażeń w ogóle, lecąc. Kolejny pocisk. Nie no. To jest klasyka, o, ten się boi. Tutaj też jeden. No. Kapitalna gierka. O, dobrywamy. Nie możemy unikać tych pocisków, szkoda. No ale HP mamy jeszcze sporo, mamy ponad normę. I bombardię teraz tych. Ten chyba też mogę zniszczyć. Dobra. Yeah. Dobra, teraz tych. Teraz myślę, że przejdę powoli do komentowania rozgrywki. Właściwie już trwa. Czyli ogólnie mam tak, że jak już jest ta rozgrywka, to trudno mi się skupić na komentowaniu jakichś takich rzeczy dotyczących jakiejś historii gry czy coś, nie? Tylko wtedy się skupiam coś bardziej na rozgrywce. Taka
podzielność uwagi, nie? I itp. A co to chciałem jeszcze dopowiedzieć? Tak, więc wtedy to oczywiście mogło robić wrażenie, bo no był jakiś taki nawet na pudełku z gry było jakieś takie napis, informacja, że wciśnij ostatnie soki z waszej karty graficznej, ta gra, czy coś w tym stylu. Tak. O, tutaj, o nie, nie, leci na nas wybuchała beczka. Ła, jakie zniszczyliśmy ją. Granaty, tam był czołg, no nie, więc granaty nam się przydadzą. Okej, spróbujmy zniszczyć ten czołg. Nie będzie proste, ale mamy granaty. Dobra, rzucamy. Raz, dwa i trzy. O, może mi się uda? O, kurczę, nie wyszło. Muszę czekać na kolejny. Ten budynek jest zamknięty, jak widzicie, musimy trafić tak, żeby zniszczyć dach. O, właśnie. Nic tu nie ma. Ale do tamtego okopu jeszcze podejdziemy, kolejni obcy. I to co? Jest tu coś jeszcze ciekawego? Nie. No. Nie, no świetna gierka. Granat. Najmniejsza bomba atomowa na świecie znowu. Kolejni obcy. Dobra, miękniecie. Kurczaczek, chociaż HP mam pełne, ale zjemy go. Ta pikselowa poświata. Piękne. No, gra nie jest duża, nie? 97 rok, no. Czego tu wymagać? Dobra, nic tu nie ma. Czas leci cały czas. Musimy grzać do przodu. No i dobra. Rozbiliśmy blokadę, idziemy dalej. Kolejny korytarz. O, i tu, jeśli się nie mylę, to będzie próba snajperska i wieżyczka, którą musimy zniszczyć. Ale najpierw... Najpierw to chyba samoloty podlecą, co? Tak, lecą, zobaczcie. Takie myśliwce, uwaga. Dobra, zniszczyliśmy je. Te dziwne odgłosy to oczywiście obcy, którzy sobie z nas żartują. Najpierw muszę zniszczyć tą wieżyczkę. Niestety nie mam już super chain guna, a granatami jej nie trafię. Będę trafił w podstawę i nic jej się nie stanie, więc muszę ją zniszczyć klasycznie. Niebieskie pociski są oczywiście mocniejsze niż te zwykłe czerwone. Co widać pewnie po takich efektach świetlnych, że wybuchają. No i tak, obcy sobie myślą, że nic im tu nie grozi, tak? Sobie żartują, wypinają na nas tyłek. Ale tutaj są takie szczeliny, otwory właściwie, które musimy trafić z moździerza. No zobaczmy, czy mi się uda wszystkie trafić za pierwszym razem. Dobra, tu trafiłem. Raz. O, gdzieś tutaj. Tak, trafiłem. Tu? Ach, udało się. No i ostatni. Że tu będzie lepsza perspektywa. Okej. No, gdzieś tu. Strzelam. Ach, udało się. Jest, kapitalnie za pierwszym razem. I tam coś leci w oddali na spadochronie, to chyba żyćko. Musiałbym zniszczyć te czołgi i tam doskoczyć. A widzicie, ile to trwa. No co, chyba wam tego oszczędzę, co? Czy lecimy po tamto... Po tamto żyćko, Mam ochotę tam polecieć, nie? Ale to czas leci. Dobra, może spróbujmy. Sorry, że tyle to trwa, może mi się uda to przyspieszyć, może z moździerza, jak będę trafiał w te czołgi, to będzie szybciej. By the way, one się... Wow, zagapiłem się. One się będą przemieszczały, no nie, i będą próbowały nas zgnieść, więc... Okej. Dobra. Yes. Z moździerza. Dobra. Teraz tak, spróbujmy się tu ustawić. To jest maksymalna wysokość. No, dawaj Kurt, sięgnij! Jest, udało się. Jest, HP. No chodź, chodź, nie uciekaj. Chodź. No chodź.
Aaaa, nieźle, sekrecik, tak? A tutaj coś jest? Chyba nie. No dobra, lecimy na dół. Czas leci, nie? Widzicie, już połowa czasu poszła. A tu jeszcze trochę zostało nam do końca misji. No, jeszcze załatwimy tych obcych może. No, jeszcze tego. Tutaj są jabłuszka, tak? Można sobie, o, zlecieć i je zebrać. A tu na dole chyba już nic nie ma. Nie ma. Dobra, lecimy dalej. Musimy się pośpieszyć powoli. Pośpieszyć powoli. Okej. Okay. Tak, musimy się pośpieszyć. O, to jest moment, który bardzo lubię. To świetne pomieszczenie, kurczę. To jest ta gra świateł, no nie, i wszystko. Tak, tutaj niszczę takie... taką blokadę, no nie, i odpalam sobie dmuchawkę na wietrznik, jak tam kto woli nazywać. No i to jest takie jakby szklane pomieszczenie, nie jest dużo szkła i te po bokach, na tych po bokach jest taki fajny efekt świetlny, takie przemieszczające się do góry, widzicie. Takie pasmo światła przemieszczające się do góry. No i skacze po takich płytach, no nie, jakby ze szkła. Charakterystyczna muzyczka też jest, no, świetne. O, tutaj jest taki jakby bosik, udało się go załatwić. Taki szybki gościu, no nie, który też może bardzo wysoko skakać i strzela z nieco lepszej armatki. Tutaj powiedzmy był takim właśnie mini-bossem, myślę, w tym pomieszczeniu. Ta gra ma to do siebie, że jest taki ciekawy design pomieszczeń, no nie, takie jakby areny, coś w tym stylu, takie właśnie dość otwarte. No jak na 97 rok, 7 rok uważam, to jest coś świetnego. No dobra, tam jeszcze jest to homing bullets, tak? Tak, naprowadzające pociski. No, lecimy dalej. Kolejny korytarz, chyba że... No, chyba powinniśmy się wyrobić, o ile dobrze pamiętam układ poziomu, to zdążymy. O, i tutaj jest taka ciekawa sekwencja, zobaczcie. Gdzie tam jest pełno takich basiorów dużych, no nie? Z którymi walka nie byłaby zbyt... zbyt prosta, ale jest sposób, żeby ich załatwić. Otóż idziemy sobie tutaj za rogiem. I tu jest walnięty stróż. Uszkadzamy go. I wchodzimy do środka. I teraz my jesteśmy stróżem. Oczywiście obcy się nie skapną, tak, że to Kurt Hektik schowany wewnątrz stróża. No, zaraz drzwi się otworzą i wjedziemy tam. I spróbujemy ich załatwić, oczywiście, sposobem. Tak, nie zwracajcie na mnie uwagi, jestem tylko stróżem niegroźnym. Kurczę, nie? Groźnie. Dobra, uwaga, idziemy na tyły. No... jest! Szybko, tutaj! Najbardziej interesująca bomba na świecie, rzucaj! Come on! Nie wiem, kto to wymyślił, ale gości ma bujne wyobraźnie. Najbardziej interesująca bomba na świecie. Widzicie, jak się patrzą? Najbardziej interesująca bomba na świecie. Dobre. No, teraz powinna się odpalić. No, come on, wszyscy się patrzą. Co to jest? Pudełko jakieś. A, tu syru. I obcy leżą. No, lecimy dalej. Oczywiście atomówka przyleciała. No. Blokada zdjęta, lecimy dalej. Nieźle. Klasyka. I kolejny nawietrznik. Lecimy do góry. No, jest arena końcowa. No, jeszcze trochę czasu zostało, więc zwróćcie na krótki monolog. Otóż każdy poziom kończy się bossem, tak? Którego musimy załatwić. Zależnie od minera, na każdym minerze jest inny. W tym wypadku mielibyśmy taki pojedynek snajperski z obcym, który siedzi, zobaczcie, on tutaj sobie siedzi, ten obcy. Nie wie, że tu jesteśmy, jeszcze nas nie zauważył, o. Jest sobie pan obcy. No i normalnie to byłaby wymiana kulek, tak? On strzela do nas, ze snajperki, tak my do niego i tak dalej. Ale jest sposób, żeby go szybko załatwić. I zachowałem sobie granaty snajperskie. I jeśli się nie mylę, to powinniśmy go załatwić jednym strzałem, jeżeli dobrze trafimy granatem snajperskim. Uwaga! O, wytrzymał!
A, teraz po dwóch. No i poszedł obcy. Cóż, koniec poziomu. Wiesz, ten efekt tak się kończy, wszystko się tak rozpada. No i tu mamy taką mini grę w omijanie tych nabrzeży, tak? Musimy poruszać się środkiem tego tunelu czasoprzestrzennego czy coś tak. I jak nam się uda, to możemy też zgarnąć te HP, które tam ucieka przed nami. Oczywiście nie kieruję A i D, tylko muszę QE, co jest dla mnie tą drobną komplikacją, ale może mi się uda. No, jestem blisko. Come on! Come on! Come on! Jeszcze trochę. Jest! Mam cię! Akurat piesek po nas wyskoczył. To jest robopies tego doktora Hawkinsa. No i mamy ekran kończący, tak. Wszyscy bohaterowie, tak. Kurt na środku sobie siedzi, po prawej doktor. I po lewej taki robopies skonstruowany przez tego doktora, taki jego pomocnik. Cały team jest. Skończyliśmy misję i teraz jeśli przejdziemy dalej, tak, mamy debriefing, czyli taką odprawę. Dobra robota, Kurt, ocaliłeś plażę Laguny. MDK2, dalej. No i mamy Scoromatic. Podsumowanie naszej misji. 8000 pocisków wystrzelonych, celność 53%, 37 pocisków snajperskich, celność ładna, 70%, kile 102 headshoty, 2 headshoty, 102 kile. No i tutaj będę się z wami żegnał, ponieważ od razu się załaduje kolejna misja potem, nie? A ze względu na te problemy ze stabilnością, boję się, że mi wywali, dlatego będę kręcił jeden odcinek i jedna misja w tej grze. Podsumowanie jest, tak, teraz będę miał ekran z save'em, a potem od razu kolejna misja się załączy, więc zrobimy tutaj cięcie. I do następnego odcinka. Cześć!